Spróbuj odmienić być tutaj. Ale ja podbiłem do tej Natalii, tak, a ona zadzwoniła na policję. Ja mam takie pytanie, ponieważ moja matka jest tam. Ale kocham kobiety, bardzo lubię płeć żeńską ogólnie. Stanisław, jaki Stanisław? Dziadek. Przecież dziadek już nie żyje, jeden i drugi. Czy ojcem może być odbierający, panie Filipie? Sprawiedliwość w ciągu tych 10 lat. Sprawiedliwość, i... czyli policja. Tak. Bardzo mi miło was powitać w kolejnej, podczas kolejnej odsłony naszych astralnych przygód. Dzisiaj oczywiście jestem do waszej dyspozycji. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, jeśli potrzebujecie jakiejkolwiek porady, numer podany u dołu ekranu, możecie dzwonić. Ja jeszcze słowem wstępu na pewno chwilkę chciałbym z wami pomówić, a później oczywiście zaczynamy zabierać się za odbieranie telefonów. Dzisiaj do naszej dyspozycji Złoty Tarot. Przyjechał do nas prosto z Indonezji. Jest poświęcony przez wróżkę Miriam, 98-letnią kobietę, która właśnie w Indonezji wróży, jest jedną z topowych wróżbitek z tamtego rejonu. Oczywiście kadzidło zadowolenia dzisiaj w zieloności. Kadzidło zadowolenia, kadzidło prawdy. Dobry wieczór. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, Krystian z tej strony. Dobry wieczór, Krystianie, witam. Wiesz co, chciałbym się wstąpić do ciebie poradzić. Podejrzewam moją partnerkę o zdradę. Mhm. Dobrze. Ile partnerka ma lat? 37. Dobra, Krystian, skąd dzwonisz, Krystianie? Wiesz co, z Wielkopolski. Wolałbym nie zdradzać, bo może to oglądać. Krystian, powiedz mi pierwszą literę imienia twojej partnerki. M. 37. Urodzona w czerwcu? Nie, wrześniu. Wrzesień. Czułem, że to albo przed wakacjami, albo po. Dobra, Krystian z Wielkopolski podejrzewa dziewczynę o zdradę. Czy jakieś sygnały, tak pytam jeszcze przed wróżbą, czy jakieś sygnały już dostrzegałeś? No, wiesz, to chodzi, no, po imprezach z koleżankami. Aha. No i tam gdzieś w telefonie hasło się pojawiło. Wcześniej było odblokowane, a teraz hasełko nagle się pojawiło, tak? Tak, dokładnie, no. Aha, no to jest ta... A jak bardzo często wychodzi z tymi koleżankami? No wiesz, no tak to było nieraz jeden weekend w miesiącu, a teraz najlepiej to dwa razy w tygodniu. Proszę bardzo. Wraca o której nad ranem? No to zależy. Nieraz, wiesz, muszę gdzieś tam, nie śpię po nocach, się martwię o nią, ona, wiesz, no różnie. Dobra. Polecimy w takim razie miksem, klasycznym miksem, czyli zmiksujemy sobie troszeczkę tarota z klasycznymi kartami i zobaczymy, czy faktycznie pani na M robi cię, Krystianie, w konia. Zaczynamy w takim razie. Królowa denarów na sam pierw, proszę bardzo, proszę spójrz, pojawia nam się, to jest ona, to jest nasza królowa denarów, o którą nam w tym wszystkim chodzi. I przy tym jest buław. Momencik, bo już... Już to zaczynam. Wiesz co? Pojawił się ktoś. Jest ktoś, z kim rozmawiam, ale jest to jeszcze do zatrzymania. I teraz tylko pytanie... Czy już coś się stało, wiesz? Rozumiem. Czy doszło do tej zdrady, tak, o której mówisz? Tak, dokładnie. Dobra, ale widzę dokładnie. Jest po prostu... są kielichy, czyli to jest ta impreza. Jest buław, czyli pojawia się nam ten osobnik. Nie jest on rycerzem, to znaczy, że najprawdopodobniej nie doszło do penetracji. I mamy w tym wszystkim umiarkowanie i moc. To znaczy, że w twoich rękach tak naprawdę jest to, co wydarzy się dalej. Jeżeli obdarzy się wielkim uczuciem, jeżeli szczerze sobie porozmawiacie, jeżeli porozmawiasz z nią naprawdę w cztery oczy, to jest szansa, żeby to wszystko jeszcze podratować. Jeżeli nie, oprócz hasła na telefonie, no, pojawi się również kilka innych rzeczy. Sąd ostateczny i świat. Proszę, tak jak to widzę. Sąd ostateczny, mój drogi. Sąd ostateczny. Nie ma na to, na co czekać. Weź ją na kolację, porozmawiajcie sobie szczerze, czy... W którą stronę ma to iść? Powiedz jej o tym haśle, że zaczęło cię to niepokoić. Powiedz o tym, jeżeli... Ona ci powie prawdę, że pojawił się najprawdopodobniej Robert, lat 42, biznesmen z Poznania, posiadający 7 filii, chyba w transporcie pracujący w tym momencie. Tak, ale jeszcze nie doszło do niczego, tak, możesz to zatrzymać. To się zgadza. Koniecznie w tym tygodniu, bo we wtorek są najprawdopodobniej umówieni po pracy. Nie, to do wtorku nie dotrwa. Zajebie, sukę, idę ją. Przestań, nie. Halo, dobry wieczór, panie Filipie, z tej strony Herbert Lum. Ja dzwonię do pana z kancelarii prawnej z Amsterdamu.
Tutaj mamy pewne sprawy w papierach, których nie zdążyliśmy dopracować, kiedy państwo, panowie byli u nas ostatnim razem. Mianowicie zawarliście panowie związek partnerski i teraz chcielibyśmy doprecyzować, jakie nazwisko będzie w dokumentach. Przepraszam bardzo, ale ja w tym momencie, szanowny panie, prowadzę transmisję na żywo. Tak, nie odbiera pan telefonów prywatnych, dlatego dzwonimy do pana bezpośrednio na transmisji. No, wie pan, no, jakby my mamy też swoje rzeczy, które musimy dokończyć i państwo chcieli zawrzeć taki związek partnerski, więc jakby mógł mi pan powiedzieć, jakie to nazwisko i też do statystyki, ponieważ musimy prowadzić takie badania analityczne, czy będą się starać panowie o dziecko w przyszłości, czy bardziej stawiają panowie na karierę. Mągowski. Nazwisko Mągowski. Czyli nie będzie to nazwisko łączone, tak? Czy to będzie... Będzie łączone. Nazwisko Mągowski. Mągowski, tak w papierach mam tutaj zaznaczyć. Ale no momencik. To było w takim razie, bo my tam w Amsterdamie mieliśmy dużo takich kadzideł. Proszę mi powiedzieć, w końcu z kim tam dotarłem rzekomo? Z panem Piotrem Pelc. Tak, tutaj. Proszę, tak, pan Piotr Pelc. A to nie jest tak czasami, że pan się pomylił i powinien zadzwonić do kogoś innego? Nie no, panie Filipie, no, mam pana nazwisko, mieliśmy pana numer prywatny, nie udało nam się z panem skontaktować. Dostaliśmy informację, że będzie pan prowadził transmisję w ramach wykonywania swojego zawodu, więc skontaktujemy się bezpośrednio przez transmisję. No, my pan, mamy swoje sprawy urzędowe, musimy dotrzymywać terminu, panowie nam zapłacili. No, szanowny panie z kancelarii w Amsterdamie, ja tutaj powiem tak, w kartach widzę wigilijną wieczerzę i widzę dokładnie barszczyk z łóżkami. Może to jest odpowiedź na pana pytanie. Bardzo możliwe, panie Filipie, ale nie rozumiem, jak to się ma do rzeczy. A my tu jeszcze, przepraszam, tu też w papierach jest napisane, że chcieli panowie zaadoptować jakiegoś młodzieńca o imieniu Krystian, tak? Czy dobrze mam tutaj napisane? Bardzo dobrze ma pan napisane. Szanowny panie, odzwonię w najbliższym czasie, dobrze? Dobrze, czekamy na telefon, jasne. Dziękuję. Prosiłbym jeszcze tylko o te White Widow, żeby tam przy następnym naszym spotkaniu już czekało, dobra? Kogo goszczę? Halo. Panie Filipie, Adrian z Warszawy, ja już raz do pana dodzwoniłem. Nie wiem, czy mnie pan kojarzy. Wie pan, ja otrzymuję naprawdę masę telefonów, dziesiątki połączeń, więc ciężko tutaj wszystkich spamiętać, ale bardzo proszę, no, jakie pan ma pytanie dzisiaj? Dzwoniłem ostatnio właśnie w sprawach miłosnych, no i wszystkie te rady, które mi pan dał, z Tinderem, żeby się pochwalić mieszkaniem w Warszawie. Pamiętam pana. No właśnie. I to nic nie dało i ja się zastanawiam, czy na mnie nie ma jakiejś klątwy i czy mógłby pan sprawdzić, czy ja jestem przeklęty po prostu, jeżeli tak, to zdjąć tą klątwę. Czy babcia była brunetką? Jedna i druga, tak. A, tak czułem, w takim razie dobrze. Proszę mi powiedzieć, czy w okolicach piątku jest pan podmęczony całym weekendem? Nie, piątkami sobie streamuję FIFKę tak hobbystycznie dla kolegów, ale to jest tak, nie jestem wtedy zmęczony. Dobra, sprawdzam w takim razie, czy jest klątwa. Dzisiaj posłuży nam do tego magiczna kula. Jest pan gotowy? Tak, jestem. Dobra. Imię jeszcze raz? Adrian. Adrian, imię babci? Barbara Bogumiła. Barbara Bogumiła. Barbara Bogumiła, czy... została rzucona na was klątwa. O. Jest. Jest to rzucona przez... Rzucona przez jakiegoś starego dziada, bezdomnego żula. Widziałem na dworcu. Tak, widzę to dokładnie. Proszę jeszcze przyciszyć telewizor, szanowny panie, ale do tego będę potrzebował jeszcze... Dobrze. Będę potrzebował pana energii. Wie pan co, ja po prostu napiszę do pana list. Inaczej tego nie widzę. Napiszę do pana list piórem otchłani, które powinno po prostu tę klątwę zniwelować. Momencik, zamoczę to pióro. Jestem już cały ujebany w tym kałamarzu. Inaczej miało to wyglądać. W każdym razie tak. B. Bye, bye, a jednocześnie pierwsze inicjały właśnie pana babci. Dobra, to jest mocna klątwa. No, coś tak czułem właśnie, że bo te wszystkie rady to od razu by mi pomogły, ale właśnie... I dlatego dzwonię drugi raz. Czuje pan mrowienie w tym momencie w okolicach krocza? W okolicach lędzi, to trochę wyżej z pleców. Dobra. Proszę powiedzieć, jeżeli to mrowienie
zacznie się przemieszczać. No, zniknęło. Natasz. Merwesz. Satuk. Dobra, poszło, szanowny panie, oczyszczone, nie ma co się denerwować. Ale trochę mocy mi to odjęło dzisiaj, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę spróbować jeszcze z tym Tinderem, ale proszę mi powiedzieć, bo wydaje mi się, że pan już się spotkał z jakąś kobietą z Tindera, prawda? W tym okresie. Nie, nic się nie udało. Nic, ale w ogóle żadna nie przesunęła? Żadnego połączenia. Wprowadzamy w takim razie tak zwane boosty, proszę pana. Proszę zakupić sobie kilka tam boosterków, proszę sobie powiększyć konto do premium i wtedy latać przy okazji większych miast. Jeżeli w większych miastach się nie uda, proszę pana, to po okolicznych wsiach. Tam dziewczyna, jak złapie czasami jakiegoś gościa, który ma telefon i Tindera i internet, to od razu poleci. Wszystkiego dobrego, serdecznie. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli chodzi o klątwę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że już pan się lepiej czuje. Wszystko mam tutaj upierdolone, kurwa. Wszystko jest tu odpierdolone. Halo, kto odpowiada za produkcję tutaj w tym studiu? Cały stół. Jebać pizza. Dziękuję bardzo serdecznie za telefon. Dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj chyba został rzucony jakiś czar. Kto tym razem się dodzwonił? Dobry wieczór. Dzień dobry, Wróżbito Filipie. Z tej strony Marek. Słuchaj, Wróżbito, ja mam takie pytanie. Ja chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje z moim ojcem. Czy mógłbyś mi wywróżyć skarb? Czy on kiedyś wróci, czy nie? Dobra, momencik. Ojciec palił papierosy, prawda? No niestety nie palił. Nie palił? To już pali. Kiedy ostatni raz go widziałeś? Okej, już pali. Kiedy go ostatni raz widziałeś? 14 lat temu? 16 lat temu. Dobra. Jak nie więcej. Troszeczkę się pomyliłem, ale dobrze. W takim razie, nie wiem czy widać to dokładnie, ale w tym momencie zabieram energię z kosmosu. Wchłaniam ją. Tak. I co wyczytałeś z tej energii? Słuchaj, no ojciec w tym momencie... Niebieska karta w tej talii. Co znaczy niebieska karta? O, kochany, trójeczka, kolejna. Tego nawet nie zaplanowałem wcześniej, słuchaj. To. Czy to oznacza, że on nie żyje? Nie, nic takiego, bawi się bardzo dobrze. Jest w tym momencie w Las Vegas i wydaje dużo pieniędzy na dziwki i koks. Oszukał nas. Troszeczkę tak, ale uwaga, w momencie, kiedy pójdziesz z tym do sądu i będziesz walczył o alimenty, ja mogę poświadczyć swoją wróżbą i swoją wizją. Jest w tym momencie w kasynie w Los Angeles. Dziękuję, wróżbito. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego, życzę powodzenia. Dziękuję, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Czy wy również, kochani, podczas mojej porady słyszycie to pyk? Tego chyba tydzień temu nie było w słuchawkach, prawda? Jestem zaciekawiony dlaczego, bo być może dlatego, że coś mi się tutaj przestawiło i ktoś może faktycznie dzwonić do mnie w trakcie porady. Nie było tego, nie? Nie wiem dlaczego to w tym momencie się pojawia, takie pyk. Tak. Zakochał się pan i nie wie, co pan ma zrobić, tak? Dokładnie. Dzwoni pan do wróżbity, żeby zapytać się, co zrobić. Proszę pana, przede wszystkim, to powiem nawet bez zaglądania w karty, jeżeli podoba ci się jakaś dziewczyna, to nie czekasz na to, aż przyjdzie ktoś, kto będzie wiedział, co z nią zrobić, albo jak się zabrać za ten temat, tylko po prostu podbijasz do takiej osoby, mówisz jej, że interesuje cię spotkanie, zaproś na kawę, zobacz, czy to jest tylko i wyłącznie zauroczenie, czy może będzie z tego czegoś coś więcej. Rozumiem, proszę pana, ale ja podbiłem do tej Natalii, tak. A ona zadzwoniła na policję. A później musiałem się spowiadać policji, dlaczego to zrobiłem. A to w jaki sposób podbiłeś, że ona zadzwoniła po policję? Co to była za sytuacja? No, ona nie chciała ze mną rozmawiać, no to od tyłu ją zabrałem, kiedy nie widziała, no i chciałem ją, rozumie pan. Ty kurwa z wyrolu, ty. Ty, ja zapisuję twój numer, kurwa. Zostaw Natalię w spokoju! Jak cię nie chcę. Zostaw Natalię w spokoju, tak? To twoja Natalia. Już nie. Dziękuję serdecznie. Z tej strony Marek ze Złotoryi. Marek ze Złotoryi, witam serdecznie. Dzień dobry, ja dzwonię do pana w takiej sprawie, że mam problem z dziewczyną, nie oszukujmy się, mam problem z dziewczyną. Wiele mam do niej problemów. Jakby chciałbym wywróżyć to, co będzie jakby na naszej drodze życia, nie? Wie pan o co? Można... Ty weź kurwa to wycisz ten. Wycisz to. Mhm. Ja chwilę tylko muszę ten, bo tutaj... Czy chodzi o Julkę?
Gunbun, tak, ma takie imię jakby, no nie wiem jak to nazywa teraz w sumie, ale ma takie imię jakby, powiedzmy moja dziewczyna, nie wiem czy na ten moment jest moją dziewczyną, lecz bardzo się do mnie jakby bulwersuje z tego powodu, że na przykład walę 4 dni melarz, chodzę na kurwy często, bardzo często jakiś medic się pojawi, czy coś w stylu, no wie pan o co chodzi, takie ambiwalentne bardzo życie, nie? Tak. I teraz pytanie, co powinien w takiej sytuacji zrobić? W momencie, kiedy jakby kocham kobiety, ale mam w sercu tylko jedną. Ale kocham kobiety, bardzo lubię kobiety, bardzo lubię płeć żeńską ogólnie. Jeżeli jakaś była na wronkach, to zapraszamy, nie? Adres mogę podać? Może bez adresu. Czy pana, Dobra, bez adresu. Kobieta jest w tym momencie obok pana? Nie, jest mój ziomek. Chce się przywitać. Witam. Witam serdecznie. Witam ziomka. Słuchaj, gdzie w takim razie jest twoja dziewczyna w tym momencie? W swoim rodzinnym mieście. Dobra. Ile wy jesteście razem? 3 lata. Dobra. Ale czujesz, że to bardziej idzie ku końcowi z uwagi na to, że po prostu odwiedzasz inne kobiety? Nie. Ja czuję, że... bo inaczej. Ja mogę powiedzieć tak, o. Ja... w momencie, kiedy jakby robię te, jakby zamieniam się w tego drugiego człowieka, to ja tego nic nie czuję. Ale na drugi dzień bardzo żałuję, bardzo mam powiedzmy taką jakby, no tego moralniaka takiego przysłowiowego, nie? Że jakby żałuję tego i wypaczam z siebie tą drugą swoją obecność, którą jestem. Jasne. Powiedz mi, czy w tym momencie jesteś pod wpływem narkotyków? Tak, jestem pod wpływem 3CMC, kokainy oraz innych środków chemicznych. Troszkę też soli zajebaliśmy, bo od jakiegoś kurwa krzywego gościa wzięliśmy. Na spokojnie. Czyli pokazuje mi to jedno, że tak naprawdę myślisz o niej nawet i w tych sytuacjach, kiedy zamieniasz się w tę drugą osobę. Czy to nie jest prawda? Poczekaj, tylko serdeczkę sobie wezmę. Co jeszcze raz? Że myślisz o niej również w sytuacjach, w której zamieniasz się w tego drugiego człowieka, jak to określiłeś, że nie jesteś wtedy sobą. Czyli myślisz o niej cały czas. Tak, bo teraz gada jakby z tobą po części Dorian. Aha. Ale jak ja się zamienię w młodego Ala, to już jest chuj, to już jest pograny, rozumiesz? Jakby rozumiem, ja wiem o co chodzi. Osobowości różne, jakby ja nie wiem co z tym zrobić, dlatego ja chcę się spytać jakby, co ja mam z tym wszystkim zrobić, żeby jakby temu zapobiec, nie wiem, ja będę jakieś gruszki prawdziwe i żeby jakieś tam nie czarne jakieś zaklęcia rzuciły, czy coś w stylu, co ja mam kurwa robić, no. Dobra, poczekaj, ale w takim razie spróbuję ci pomóc inaczej. Przede wszystkim poradam, później zajrzę w karty, okej? Okay? Pierwsza sytuacja, dziewczyny trzeba sobie troszeczkę wychować i tak jak tak jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Więc jeżeli przez taki długi czas przyzwyczaiłeś ją do tego, że idziesz w melanż, to ona nie powinna po takim czasie jak 3 lata robić ci z tego tytułu problemów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o karty. Ja widzę, że ty nie chcesz przestać imprezować. Ja widzę, że ty cały czas chcesz być w tym cugu. Ale powiem ci tak, no zerknę jeszcze w karty, co one tutaj pokazują, ale... Tak właśnie, powiedz mi karty jakby... A inaczej, abyś mógł zerknąć karty jakby... Co się stanie w moim życiu? Czy mógłbyś zobaczyć przyszłość moją? Dobra. O, to będzie idealne. Zobacz moją przyszłość. Co się stanie na przykład jutro? Ale nie mówisz, że pójdę na dziwki, bo i tak pójdę, ale tylko tak bardziej pójdź dalej. Okej. To może po prostu najbliższe 10 lat. Okej? Okay? Co się wydarzy? Na przykład. Dobra. Bo tak najbliższe 10 godzin to pójdę na pewno, kurde, nie? Dobra. Ale tak najbliższe 10 lat. No. Al dzwoni do nas z Poznania, prawda? Nie, teraz jestem na wronkach, nie? Bo musiałem zioma właśnie odebrać. Dobra. No. Dobra, nie najbliższe 10 lat. Widzę tutaj diabła. Pojawia mi się też król kielichów, czyli przede wszystkim no nie zerwiesz z tymi swoimi rzeczami, które robisz do teraz. Mało tego, jeszcze wejdzie chyba poważniejsze nawet uzależnienie alkoholowe. Nie, no co, tylko lupy już nigdzie No, idąc dalej, dosięgnie cię sprawiedliwość w ciągu tych 10 lat. Sprawiedliwość, czyli policja. Tak. I zamkną cię we wieży, kurwa. I będziesz pierdoloną gwiazdą, ale zamkną cię we wieży. Tak pokazują mi w tym momencie karty. Więc w ciągu najbliższych 10 lat po prostu uważaj na pazia mieczy. Paź mieczy jest odwzorowaniem również policjanta, więc po prostu uważaj na stróżów prawa. Dobra. A czy ostatnie, jakby, czy jeszcze byś mógł jakąś kartę wyłonić, która by pokazała, czy jakby zostanę gwiazdą
powiedzmy, przemyśle muzycznym, bo jakby do tego mnie niedługo ciągnie, jakbym chciał zostać taką, powiedzmy, gwiazdą troszeczkę rocka, nie? Wiesz co chodzi? Jakieś rock'n'rollowe życie takie prowadzić. Dobra, dobra, kolejne pytanie w takim razie do kart. Dałoby radę zobaczyć? Dałoby radę zobaczyć. Dobra. Zacznie się to... No jest ciężko. Mam słońce, pustelnika i wiarę, czyli tak naprawdę jest jakiś promyczek nadziei na to, ale mimo wszystko jesteś bardzo często w tych swoich wybrykach muzycznych bardzo często sam. Masz jakichś tam ziomków, którzy ci podpowiadają, ale się kompletnie, kurwa, nie znają na tym i jest wiara w lepsze jutro. Idąc dalej, jest buław. No, masz rację, bo w sumie, kurwa, to kumpluje się najbardziej z Rusiną, więc no, myślę, że jakby, jest możliwe, że to jest prawda. No może nie do końca też. Umiarkowanie, moc, sąd ostateczny. Słuchaj, może być kurwa ciężko w tym temacie. Okay. Ty zmienić towarzystwo muzyczne i to wtedy by było dobrze. Albo tak? Może nie iść w kierunku gwiazdy rocka po prostu. Tylko zatrzymać się przy tym rapie, co? Okej. I więcej love songów. Więcej love songów, okej. Więcej z życia tych po prostu piosenek, tak? Tak. Dobrze, no to jakby, to chyba z moich pytań to chyba wszystko, jakby mogę wam po prostu życzyć całemu czatu wszystkiego dobrego. I czy bym mógł jeszcze ostatnie słowa na koniec? Proszę bardzo. Kurwa, miałby ktoś mnie podwieźć, kurwa, z Ronek na Poznań, bo kurwa, totalnie nie wiem, co tu robię, nie? Co mnie trapi? Jestem bardzo teraz zdenerwowany, ponieważ dostałem od kolegi teraz taką informację, że mogę mieć AIDS. Powiedział mi, że objawia się to tym, że bólem w dupie i oddechem na plecach. I co w związku z tym? Jakie jest pytanie? No, czy chciałbym zapytać, czy mógłby pan mi wywrócić, czy na pewno jestem chory? Proszę pana, do lekarza trzeba iść się zbadać. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Co się będzie działo w moim życiu w najbliższym czasie? Tylko bardzo bym prosiła o taką szybką wróżbę, ponieważ mój chłopak się teraz kąpie i chciałabym to zrobić szybko, żeby się, prawda, nie zdenerwował, że tutaj rozmawiam z kimś tak w nocy. Dobrze. Chłopak się kąpie, żeby... Dobra, imię poproszę jeszcze pani. Julia. Julia. Wiek? 22 lata. 22 lata. Gdzie mieszka? Kraków. Kraków? Wyprawiasz mi te majty, czy nie? Czym ty rozmawiasz? Daj mi ten... Halo? Kto mówi? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Kim pan jest? Halo? Dlaczego... Kurwa, dlaczego pan rozmawiał z moją dziewczyną? Jeszcze... O tej godzinie. Ja jestem dziadkiem. Z Nusią rozmawiam. Tutaj Stanisław, dziadek Julki. Dobry wieczór. Stanisław? Jaki Stanisław? Dziadek. Przecież dziadek Julki nie żyje, jeden i drugi. Jednak żyje. Co to ma być? Jednak żyje. Dobry wieczór. Ale... Jak? No przecież jak? Czy nie, mogę... Nie. Mogę pan, Julkę? Pan mogę ze mną po... Julkę z powrotem? Proszę pana. Bardzo proszę Julkę z powrotem do telefonu. Bardzo Julki proszę. Już panu nie dam, na pewno ja już jeszcze... pan Julki do telefonu nie jestem dziadkiem, zostań. Jestem dziadkiem. Julki. Tak? To tak. Dlatego był pan zapisany? Ja już tutaj sobie zobaczę. O, a może pan ma Filip na imię? Ja tutaj wszystko widzę, to jest napis, jest w kontakcie, wróżbita Filip. Dobra, masz nas. Jest. Masz nas. Dzwonia do wróżbity, po prostu chciała powiedzieć, że bardzo kocha swojego chłopaka i on się kąpie i w tym momencie chciała się zapytać, co zrobić, żeby było wszystko dobrze. Właśnie chciałem jej zaproponować, żeby to była upojna noc, a ty nam przerwałeś, no więc upojna noc, ale wiesz co, ona mi gaci nie wyprała. Wyobrażasz to sobie? No wyobrażam sobie. Co byś zrobił na moim miejscu? No ubrał sobie co sam byś... gacie. No ale... Ja? Ja mam prać? Nie. Jak? Wie pan co? Ja sobie z nią porozmawiam teraz. Ja sobie z nią porozmawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam. Jestem nauczycielem w 7 klasie podstawówki. Dobrze, Dareczku. Co dalej? Mam takie pytanie, ponieważ jutro mam zamiar podejść do nauczycielki, do Zośki i będę chciał umówić się z nią na randkę. Już przygotowałem kwiaty, czekoladki i chciałbym zapytać po prostu wróżbity, jak on to widzi, jak karty to widzą. Okej, czego to uczysz?
uczę w tej chwili matematyki, ale czasem też polskiego, angielskiego, zależy na zastępstwa. Okej, okay, a jak wygląda sytuacja z tą kobietą, z tą nauczycielką drugą i czego ona uczy? Ona tak samo, uczy różnych zajęć. Mhm. Ale głównie specjalizacja? Specjalizacja to angielski. If you know what I mean. Yeah, I know. Spróbuj odmienić być tutaj na... To be? Mhm. O to chodzi... Tak. To be. To be. No. Co dalej? Or not to be, kurwa. No to widzę, że może być problem natury komunikacyjnej, jeżeli chodzi tutaj o tę panią nauczycielkę, ale okej. Widzę, że tutaj if you know what I mean, chciałeś po prostu zabłysnąć, ale to jest jedyna rzecz. Słuchaj, to w takim razie, po pierwsze, rada i prośba ode mnie w kierunku młodszego pokolenia. Proszę nie przyjmować już tych zastępstw z języka angielskiego. Wróżbita też kiedyś miał taką panią od angielskiego, która była... Rosjanką i uczyła rosyjskiego angielskiego, czyli na przykład mówiła tugeza, mówiła na przykład hałuja, mówiła na przykład the water is dirty, czyli na przykład water is dirty. No nic, w każdym razie... Nie, no wiesz jak to jest wróżbito, oni są takimi gówniarzami, tak naprawdę powiem kilka słów po angielsku i skąd oni będą wiedzieć, czy ja ogarniam, czy nie. No to jakoś sobie trzeba w życiu radzić, dobrze sobie radzisz. Dobra, w takim razie o tę drugą panią zapytam. Zapytam moich kart, czy w takim razie nauczyciele spotkają się, czy będzie wokół nich aura miłości. Oj, kochany, arcykapłanka, pierwszy raz dzisiaj mieliśmy tę kartę. Powiedz mi, ona ma bliznę na czole? Tak. Malutkie rozcięcie? Big scar on her forehead. A big scar on the forehead, okej. Okay. Słuchaj, sytuacja wygląda tak. Przede wszystkim chciałbym zapytać, jak ty sobie poradzisz z jej mężem, bo ona ma męża od 4 lat. Oj, a czy w skład wróżbiarstwa wchodzi też jasnowidzenie, bo niestety pomyliłeś się w tym wypadku. No oczywiście. Ona jest wolna. Ona jest wolna? Tak, tak. Tak ci tylko powiedziała. Ja to widzę jasno i wyraźnie, nawet mogę zerknąć do swojej kuli. Słuchaj. Ale żadnego pierścionka nigdy nie widziałem, ani nic w tym wypadku. Kochany, obrączkę zdejmuję od 2 lat. Są w separacji, ale mimo wszystko tam jest. Tylko, że uczymy razem w tej szkole już 5 lat, no i raczej każdy dobra, by wiedział. Dobra, kurwa, ja jestem wróżbitą, czy ty? Słuchaj, sytuacja wygląda tak. Jest tam jakiś chłop, najprawdopodobniej mąż, może obrączki nie nosi, albo już w swojej głowie, swoimi emocjami przywołuje to, że po prostu on może w przyszłości być jej królem życia, królem kielichów, czy tam królem buław. Po prostu musisz przeatakować. Ile ona ma lat? 24. To jak to jest, że pracujecie 5 lat w jednej szkole i co, miała 19 lat, to zaczęła pracę jako nauczycielka? Już wcześniej zaczęła od razu na studiach jako zastępstwo takie i różne praktyki. Tak, na pierwszym roku studiów, tak? Zaczęła być stary. Chcesz mi powiedzieć, że w czasie, kiedy brakuje dobrych etatów dla nauczycieli, przyjmują młodą studentkę 19-letnią? W momencie, kiedy inni nauczyciele nie mają, że tak powiem... Stary, no, ty mówisz do mnie, że ja jestem wróżbitą i że ty wiesz lepiej, stary. Ja widzę, że to coś kręcisz po prostu. No, widać, że chyba nie pomożesz mi z moim problemem. Chciałem się dowiedzieć po prostu, jak będzie ta randka, a ty ciągniesz mnie za język cały czas. Bo zaginął mi syn 2 lata temu. Tak. No i... No, szukam go. Mhm. No i co mi do tego, że tak powiem? Miał 18 lat. Aha. Jak go znałem. A, dobra, ja mam panu pomóc szukać. Dobra, gdzie jest syn, tak? Miał 18 lat, kiedy... A teraz ile może mieć? No, ja miałem wtedy... 65. Teraz może ja syn wtedy mieć... Ile może nie, mieć syn? Nie. Ja miałem wtedy 65. Kiedy on miał 18, a teraz pan ile ma? Nie wiem. Kurwa nie. Zastanówmy się. Dobrze, w takim razie, szanowny panie, ja rzucę kośćmi. Zobaczymy przede wszystkim, ile syn ma lat. Wychodzi na to, że 15 plus 14, pan liczy, to jest ile? 29, 32 lata. Wychodzi na to, że syn ma w tym momencie 30 lata i wychodzi na to, że syn ma pana w piździe. Więc proszę go nie szukać.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie za telefon. Siemka, siemka. Witam. Jestem akurat po sesji. Mam takie pytanko, bo będę leciał w bale teraz po sesji, to nie? Dobra. Zastanawiam się, jaką wielkość szczura posypać sobie na dzień dobry. To jest moje pierwsze pytanie, bo nie wiem, jaką długość posypać. I czy amfetamina, czy mefedron, nie? Bo to zawsze dobrze wchodzi. Momencik, ja tylko przekieruję pana na chwilę, okej? Okay. Momencik, przekieruję pana rozmowę, okej? Okay. Momencik, chwilkę. Do wróżbity, który będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, momencik, proszę chwilkę poczekać. Dzień dobry, komendant stołeczny. Witam serdecznie. Ta rozmowa została zarejestrowana. A ja proszę w takim razie oczekiwać w swoim mieszkaniu. O 6 rano się widzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jestem, moi drodzy, przepraszam, musiało nastąpić przekierowanie tej rozmowy, ponieważ ja jakby tymi wróżbami stricte takimi związanymi z używkami, no nie jestem w tym ekspertem, ale momencik, halo, mamy tutaj połączenie, może ja spróbuję sam oddzwonić do tego człowieka, który do mnie dzwonił cały czas. Halo. Halo, witam serdecznie, no pan tutaj próbował kilka razy do mnie zadzwonić, mi się pojawił znajomy numer i po prostu chciałem do pana oddzwonić. Tak. Pierwszy raz to wróżbita dzwoni do kogoś, kto ma pytanie do niego. Słucham pana. Tak. Dzień dobry, z tymi pisikami z tej strony. Ja mam takie pytanie. Lat 29, 30 właściwie. Ja bym chciał zapytać się, czy jest szansa na przejęcie gazety. Chciałbym zostać właścicielem gazety Wesel News. Mm-hmm. Właścicielem aktualnie jest jakiś tam Montes coś tam, ale bym musiał przejąć gazetę. Czy jest możliwość? Już patrzę. Już w takim razie patrzę, szanowny panie. Tak? Już, szanowny panie, patrzę. Chce pan przejąć gazetę. W jakiś legalny tak, sposób, tak, czy bardzo. Nielegalny? Jakikolwiek. Jakikolwiek, no. Ale najlepiej legalny. Powiem panu tak, już patrzę. Pokazuje mi się rycerz miecz. Nie wiem, czy pan dobrze widzi. No, powiem tak, jeszcze 2-3 lata temu byłoby to niemożliwe, ale w tym momencie właściciel gazety ma na nią troszeczkę wypierdolone, więc myślę, że 3 lata temu bym powiedział, że guzik z tego, ale w tym momencie jak najbardziej jest to możliwe. Aha. Proszę tylko zadzwonić do magicznego elfa, żeby postawił na nowo serwer i wtedy będzie można przejąć gazetę. Aha. To jeżeli właściwie osoba, która chciałaby tą gazetę pozyskać, totalnie wykłada lacha na magiczne elfy. A, co wtedy? Oj, to może być ciężko. To wtedy może być ciężko. Tak. Drodzy Państwo, krótkie pytanie, ponieważ w piątek idę na tak zwaną żyletę. Mhm. No i nie ukrywajmy, kurwa, no na siłownię nie chodzę, przed komputerem mi nie wychodzi. Czy ja w pizdę nie dostanę na tej żylecie? Już patrz. Pan Piotrek z Warszawy, czy nie dostanie w pizdę na żylecie? Proszę pana, wychodzi mi tak naprawdę tylko jedno. Proszę popatrzeć teraz bardzo, bardzo mocno w kamerę, która pokazuje karty. Ciężko mi będzie, ponieważ tym telefonem od razu... Rozumiem, wiem o co chodzi. W takim razie proszę zobaczyć sobie to po prostu później na wodziku, ale dostanie pan właśnie w to, co widać na ekranie. Proszę bardzo. Kurwa, no to wejście w pizdę, to tylko to skamowanie widzów mi zostało. Chuj, nie idę na tą żyletę. Jebać Legię. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Pytanie takie, na lipiec właśnie. Jaki kamień? O ten odbytniczy? Czy na lipiec właśnie... tylko i wyłącznie kamień z Cipiec. Tylko i wyłącznie ten, który w tym momencie pokazuje. To jest ten kamień dla lipca. Ja jestem na przykład z 19 i też używam tego kamienia, pomaga mi tak naprawdę na wszystko. Uh-huh, przede wszystkim, jeżeli chodzi o stosunki damsko-męskie, tak? Także polecam. Dobrze. Jest on dostępny oczywiście na naszej stronie internetowej. Do końca tygodnia promocja 20%. O, to akurat dobrze trafiłem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, miłej nocy, do widzenia. Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please hold online. Nadal za to We are płaci, trying nie? to reconnect your call. On nadal za to płaci. Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana Sorki, ale wiecie, no, z Anglii dzwonił, kurwa, muszę Please wykorzystać. Hold tak. online. Przychodzę z dobrą nowiną i się pochwalić, że moja siostra jest w ciąży. Z panem? Tak. Ja dzwonię z wróżbą. Jak zarobiłem rodzice na to? Jak im to w ogóle przekazać? Czy pan mi doradził? Pan dzwonił ostatnio? Nie. Dobra. A to jest siostra rodzona? Tak. Nie wstyd panu? No nie wstyd mi, no. Jak może mi być wstyd?
Po urodzinach mamy i tak wyszło. Dobrze pan tańczy? Tak. Tak się radzę, by powiedział. Umie pan stepować? Powiem tak. No, karty coś tam mówią, ale mi brakuje słów, kurwa. Panie, no, z własną siostrą, kurwa. Normalnie, no. Toż to nie po Bożemu. Panie, proszę. Proszę w takim razie, no nie wiem. No, ciężko mi coś, kurwa, tutaj nawet wymyślić, panie. Z tych kart. Ciężko mi cokolwiek tutaj nawet powiedzieć, panie. Na takie telefony. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale no... Brak mi, kurwa, słów. Wszystkiego dobrego. Halo, halo. Kto tym razem? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pan też z własną siostrą? Nie, ja mam takie pytanie, ponieważ moja matka jest w ciąży. I... Halo? Czy pan słucham. Mnie słyszy? Tak, słucham. I chciałbym dowiedzieć się, z kim ona jest w ciąży i czy dziecko urodzi się zdrowe. Matka jest w ciąży, najprawdopodobniej z ojcem. Panie Filipie, ja nie mam ojca. Z ojcem dziecka. Dobrze, to mógłbym prosić o tą prośbę? Bo no, ja jasne. Podejrzewam, kto jest tym ojcem, ale chciałbym się upewnić. Dobrze. Czy ojcem może być dzwoniący? Czy ojcem może być odbierający, panie Filipie? Proszę pana, no... Odbierający poród, czy telefon? Już patrzę. Kto jest ojcem dziecka? Kto jest ojcem dziecka? Okej. Okay. Na pewno mężczyzna. No, raczej mężczyzna, panie Filipie. No, ale ja myślę, że pan dobrze wie, kto tym ojcem jest. Pewnie te karty panu zaraz wszystko powie. No dobra. Przyjadę do was w przyszłym tygodniu, okej? Okay? Pogadamy. Załatwimy to jakoś. Panie Filipie, my przyjedźmy do pana, dobrze? Z mamą. Dobra, przyjedźcie. Czekam na was, no. Trzymaj się tam.